Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Od środy 8 lipca oddział leczniczo-rehabilitacyjny szpitala w Grębaninie będzie ponownie otwarty. Przypomnijmy, 25 czerwca placówka została zamknięta po tym, jak u 17 pacjentów i 3 pracowników szpitala zdiagnozowano obecność koronawirusa. Państwowy inspektor sanitarny w Kępnie we wtorek cofnął decyzję o kwarantannie. Oddział poddany został dezynfekcji przeprowadzonej przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną, a personel oddziału jest także gotowy do pracy po uzyskaniu ujemnych wyników. Oddział został zdezynfekowany najpierw początkowo przez nasz personel, później teraz w weekend przeprowadziliśmy profesjonalną dezynfekcję przez firmę zewnętrzną, także oddział jest gotowy do pracy. Z uwagi na sytuację epidemiczną dyrekcja szpitala podjęła decyzję, że przyjęcie nowych pacjentów na oddział poprzedzone będzie przeprowadzeniem u nich testów w kierunku COVID. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka.